jakieś. No to położenie synchronizowania tego. Ja się dużo nic nie mam z głową, bo czasem mam wrażenie, że pewne rzeczy się już stały. Czasem tak mam. Taki déjà vu mam. Też mam tak czasami. Mam głód. Déjà vu. Ja też. Ale ja mam takie... Wiesz, że déjà vu, jak komuś się zdarza i normalnie... Jak byłem mały, to miałem prawie codziennie, teraz mam rzadziej. To ja mam częściej właśnie, proszę, tak. Ale déjà vu, jak komuś się zdarza, dorosłej osobie, czy obojętnie, jak się komuś zdarza zbyt często, to jest bardzo zły znak. Nie, że chodzi o jakieś przepowiednie wódu, czy głupie, co tam. Po prostu jest to bardzo źle, bo to jest jakby problem z twoją psychiką i tak dalej. Dokładnie mówiąc, to jest problem neurologiczny. Ty, koledzy, może porozumiecie jakąś zupką czy coś? Nie mam nic. Ja jem o jakatę, nie wiem, czy gdzieś... No to może się musimy gdzieś zatrzymać, jakiś stacji. Jedziemy do bazy. A może jedziemy w pizdu. Jakiegoś hodoga się zatrzymamy. No Orlenie, kurwa. No co? No bo zadzwonię. Chłopaki, musisz siku szybko na stację benzynową. Dawaj w krzaki. Dobra. Ale co w krzakach gryzą. Wsiadaj, kurwa, jedziemy bez niego, no wsiadcie! Chuja, ty bez was. Dobra, dawaj, uciekaj szybko. Dobra. Już. No po co go w ogóle? Może żebyś go tylko nie potrącił. Zdres mi się przy nas. To wsiadaj. Na tył, tam gdzie a dzieci. A po co on w ogóle tam w krzakach był? Robił zdrową kubkę. Siku. Fucking kupę to ją wlazłem, kurwa. Przepraszam. Czyli nie... Ja myślałem, że to Shiro się ziewa przed... Nie. Pod kółkiem mówię, nie no, debilu, nie ziewaj, bo się rozbijesz. Ale Maślanka stara się ograniczyć swoje, że tak powiem, dźwięki. A, no sorry. Tak myślę, jak... Ja też, wiesz, ja ogólnie się, no nie chcę się chwalić, bo ja też potrafię jęczeć. Dobrze, ale ja jęczałem poza nagraniem. To jest różnica. Nie, ja ziewałem, przepraszam. Yeah. Co było, to aż tak to dziwnie słychać? Tak. Kurde, to sorry. Przestanę ziewać. Postaram się to wyciąć, ale... Przestanę oddychać. Kolejny, kurz. Zaraz będziecie sami jechać. Mam pod przycisk. Mam pod przycisk, ale niedawno też ziewałem i... Patrz jak jechać, czekaj. My stoimy w miejscu, czy ja mam znowu schizofrenię? Nie, teraz ruszyłem. Okej. Okay. Ja wiem, że można w projekcie mieć schizofrenię. Chyba... Pobrać modem. A, no z tym modem możliwe, że i tak. Ale to i tak szkoda... głosy chyba słyszysz tylko. Szkoda, że nie da rady i tak dostać nagle. Nie, nie tylko głosy. Da rady też zobaczyć normalnie, że ci coś atakuje, tak naprawdę ci nic nie atakuje. Wiecie, muszę zapalić. Ty palisz? No, w realu i w grze. Nie. Ty się trujesz, wiesz. No ty nie palisz. Czekam na osiemnastkę. Nie, ale ja nie padę palić. Ty jeszcze nie możesz. Ja mogę. Już to ma wzrostu. Elektryki. Ja też palę elektrykę. To jeszcze gorzej. Chłopie, ja palę elektrykę od... Jakiego roku życia? No... Od 10 lat. Ponad 10 lat. O nie, nie mów. O, nie wiem, czy mam znowu schizofrenię, bo nie wiem, co się dziwne rzeczy się dzieje. Jakie dziwne? Zacząłeś w roku 15 lat. Okej, jest. Ja mam 28 lat. W Polsce zastanowała ustawa, żeby tego kupić energetykę, trzeba mieć 18 lat. No. I bardzo, kurwa, dobrze. Ja się cieszę, i tak ja piję codziennie kawę, więc... Kurwa. Wszyscy jadą ze mną. No. Ej, serio? To serio. Serio? Nic teraz nie trwaje, bo dzisiaj byłem sobie od czasu do czasu, lubię sobie jednak, więc... Byłem dzisiaj i normalnie sprzedał. Aha. Bo jeszcze to nie weszło. Ej, nie, bo ja normalnie mam takie, weszło. Pytanie mam, bo mi ogólnie jak patrzcie na serwer, serwery, i czy ogólnie powinno mi pokazywać jakaś liczba osób na serwerze i tak dalej? Nie, to powinno nawet chyba pokazywać, że serwer nie odpowiada. Aha, dobra. Ale jak dołączasz, to powinno ci wykrywać. W ogóle jak ci wykrywa mody i tak dalej, znaczy się z serwerem łączysz. No to tak, no to łączy się normalnie.
To problem masz ewidentnie albo ze starymi jakimiś modami, albo... No jestem jeszcze w aucie, bo nie wiem, czy moje pozycje... Albo, ale nie, jakbyś mapę jeszcze zainstalował, to by ci nie przeszło. Fajnie dostała znowu. Co? Okej, czekaj, weź się do tyłu, bo moje pozycje... Weź się zatrzymaj się. Okej, no, zatrzymałem się, no. Dobra. No jestem kompletnie w innym miejscu. Czekaj, cofam się. Zobaczę, gdzie ty jesteś. Co jest nie tak? Niedaleko jesteś, dobra, cofam się. Siedzę i jeszcze mi pokazuje, że siedzenie jest zajęte. Poczekaj, bo my jesteśmy gdzie indziej. Jaka schizofrenia, co jest? Kompletnie teraz jak mi ostatni raz nie dołączy, to ja będę szedł. Dlaczego jutro dołączysz? No, bo ja po prostu... I to auto nagle zniknęło! Dobra, uciekaj czy coś, nie wiem. O, widzimy cię. Chodź tu. Schizofrenia mam. Jest! To bolagi na serwerze masz. Bardziej schizofrenia, ping się dołu. Nie ufaj nigdy pingowi. Ja pierdziele. Dobrze, że przeżyłeś. Tak, nie no, nie mów, że znowu schizofrenicy. Ja... No, chyba znowu mnie. Tak, cofnęło cię. Uciekaj, nie weź tu. No, co masz się dzieje? Ping masz. Chodź tu, szybko. Nie mam teraz 70 nut. Ale wiesz, tu się... jakby nie... Się aktualizuje się co jakiś czas ping, więc... Jedziesz normalnie? Nie wiem, jak będzie mi tak cały czas, to weźmiesz mi po prostu potendernisz czy coś, bo to... Znowu... No jak coś, to cię tepnę, no nie ma problemu, ale... Dobra, obecnie patrzę cały czas na mapę, czy jestem z wami i chyba znowu mnie... No. Nie, dobra, jestem, co jakiś czas mnie teleportuje. Czyli masz ping wysoki. No i teraz mój ping 70. Tylko mówię ci, że on się aktualizuje co jakiś czas. Jeżeli masz taki na przykład skok pingu w jednej chwili, to ci tego nie pokaże. No właśnie teraz dostałem bez kitu skoku. No, dlatego cię wywala. A potem już gra nie wie co zrobić i cię po prostu staje w tym miejscu i ci się sam udębuje. Chyba mi zostawiło porządnie. Czy nie, dobra, teleportowało mnie w ostatniej chwili. Kurwa, zgasł, jebaniec. Zapal! Mi zapala? Ugryzło mnie, nie! Ugryzienie, krwawienie, chuj, kurwa, 9. poziom stolarstwa! To nowa. Ja pierdolę. O, jest. Nie. Ja. Nie. Królestwo utracone. Wasza dwójka to jest kurwa jeden wielki kłopot. Nie będę to kończyć. Ja pierdzielę. Cała przyjemność po naszej stronie. Ja nic nie zrobiłem, co ja takiego zrobiłem? Jeszcze mnie w głowę ugryzł, kurwa. Nie mogę sobie odciąć nawet. Ja. No to koniec. Może cię zjemy. Bynajmniej nie będziemy już głodni. Ja też, jak mówiłem, że była śmierć aktora, potem Turciana. No ale ja po was znacznie dalej, że tak powiem, umarłem. No. Jebany kurwa samochód musiał zgasnąć, a jeszcze nie mam kurwa szyby obok siebie. I akurat, patrz kurwa, ugryzła mnie i odpalił, jebaniec, no. No to naprawdę długo będziemy teraz budować tą tatkę. No nie, weźmiemy twoje ciało, coś z nim zrobimy. Czy ja dojadę do bazy. No właśnie. Wiadomo, stolarstwo, level 9. Poszło się jebać, nie tylko, elektryka poszła się jebać. Nie masz tych książek jeszcze? Jakich książek? Książki mam, no ale weź to wbij teraz. Kurwa, siekiery poziom 3, maczety poziom 3. Kurwa. Zajebiście. Ja wiedziałem, że ta przygoda się nie skończy dobrze.
Ja ogólnie chyba przestało mnie do was tepać, więc po prostu nie potem tepniesz, jak już będziesz na miejscu. Weź wysiądź. Serio? Wysiądź? Tak. Dobra, wysiadam. Wysiadłem. O, jesteś tutaj, okej. Okay. Siedzę nie zajęty, okej. Okay. Dobra. Bardzo ciekawe przygody, Siro. Jestem zadowolony. Bo szkoda, że ja nie jestem. Spokojnie, kolego. Czasem trzeba się poświęcić. Ja ci to przypomnę. Ja ci to przypomnę. Dla wyższego dobra. Miłosierdzie Boże, tak zwane. Może jednak przeżyję. Albo gryzienia? Nie wiem, może być jakiś bug. Jak z tymi lodami. Dopóki miłości nie dostanę, to jeszcze będę próbował, ale jak dostanę miłości, to już dupa. A w tej waszej bazie to tam nie ma na pewno dużo zombie? Wszystko wytłukliśmy, ja wytłukłem 600 zombie ze skipem. Znaczy ja 600 skip, to nie wiem ile tam ma. Ja mam 416. Tam już jest bez... Dobra, miłości mnie dopadły, czyli koniec. Czyli co to za miejsce? Czy mi znowu schizofrenia do tego? O nie, jednak nie. Ja pierdzielę, no nie mogę. Aha. Chyba mi znowu schizofrenia do tego. Już jesteśmy. To mnie tepniesz teraz szybko, albo może, no. Może schizofrenia minie. No nie mija mi ta schizofrenia. Albo? O. Jestem. Wiem, bo ci teleportuję non stop. Jeszcze potrąciłem cię. Jak ja ci kilofem, ty do kopalni wracaj. No. Ja też mam kilof, siekierę też. Dobra, wiecie co, ja chyba będę spadał, też mi się to nie chce czytać, nie wiem czemu. W razie czego, no mówię, jutro bez problemu. Jutro popróbujemy. No. Dobra, teraz mi pokażcie swój towar. No sukienki. Spokojnie. Dobra, fajnie. Dobra, dobra, to trzymajcie się. No i ty się trzymaj. Trzymaj się. Dobra. Miłego, miłego grania wam życzę. Dzięki, dzięki. Przyjmuję, ile jeszcze umrze dzisiaj. Koledzy, mogę coś sobie tam założyć? Możesz. Dobra. Ja biorę sobie hełm. Ty, a gdzieś mój hełm właśnie zniknął? Właśnie znalazłem hełm jakiś lotniczy. A nie, to nie ten. Nie wiem, czy mi nie spa. A, no bo mi w głowę zeżarła przecież, no jasne. No co to za jakieś shorty? Nie no. Tutaj, ja tam berę co tu. Teraz złoto mi niepotrzebny. Bardzo czytelne, to bardzo ciekawe. Chodź skip. Co? Ja wam bardzo chodź. Dziękuję za ratunek, koledzy. Ale to kurwa jest cały chuj, ja pierdolę. Wykop tu ładny grób. Jestem wam bardzo wdzięczny. Nie będziesz sam sobie kopać? Ja mu patrzę. Mogę wziąć czy nie? Możesz, ale taki ładny gdzieś tutaj pod ścianką, a nie tak kurwa na środku, żeś by jebał. No jest, przecież ładnie jest i tak. Czekaj. A kilów nie jest lepszy od siekiery? Jest lepszy. Co się, no to chyba bardziej siekiera. Może byś tu, siekier. Może byś tu kurwa tej przyszedł. No dobra, pożegnać czekaj. Się z kolegą, kurwa, nie tak już, już tylko ja umieram, to ten już lutuje wszystko. Gościu, ja tutaj w domu się muszę zamieszkać trochę, się przyzwyczaić. A co to za golos? A, to ten, dobra. Dzisiaj uczynię was mężem i... Co? Ale nie dam wam tego świadectwa, bo tak nie można. Za to wskakujesz do grobu i giniesz. Czyje płopatu? To co, możemy cię zawijać? Walić. Nie. Dobra, jestem zombiakiem.
do zwartego gnoja. No. No. Zabiłem sobie level na tobie. 16 dni, 16 godzin i zabito 600 zombie. Do grobu ładnie. Pogrzeb, upój zwłoki. Chodzi pogrzeb ciało, czy pogrzeb ciało? No to leż tam Firo i leżysz, a ty zakop go. Kurde, a nie mogliśmy po prostu. Nie mogliśmy po prostu zrobić pogrzebu w śmietniku. Cię kurwa to w śmietniku. Cię kurwa koptę w dupę, dobra, to cię klupnie. Szukaj kwiatków. Albo szukaj nie kwiatków. Taki śmietnik fajny tam był. Kurwa, będą śmietni. Nie, no po prostu bezczelni są. Żartuję, spokojnie, Shiro. Dobra, jak to Shiro, co lepsze? Taka siekierka czy kilofik? Kilof, znacznie lepszy kilof. Mechanika mater, wiecie co, chyba wezmę mechanika. Albo może bezrobotny? Nie, dobra, bezrobotny. Mam 6 punktów, ej, dobra. Bardzo ciekawa rzeczy w tym domku. My się muszą ubrać. Tylko tam na górze to jest skrzynka moja, więc proszę nie ruszać. A jak to, jaka skrzynka, która? Niepotrzebnie mówiłem. Spokojnie. Ale która, tam na górze w domu, czy gdzie? Tak. A to spokojnie, tam nie idę. Spodnie wojskowe sobie biorę. No, się trzeba trochę przebrać. Zdajemy te szmaty. Gdzie odkładać jakieś niepotrzebne rzeczy? No w sumie to są wieszaki. Co to w ogóle za... Zamówię ci to. Kurde, śmietniku miał być fajnie, miał być spokój, nikt ci by nie przeszkadzał. Ty chyba zaraz chcesz, kurde, oberwać. Od czasu do czasu by ci jakieś tego przedmioty odwiedzały. Ja go normalnie. Nie masz taki okrutny. Nie dość, że po niego pojechałem, zginąłem przez niego. Dobra tam, spokojnie kolego, tylko żarty. Jeszcze zawsze mogliśmy cię jeszcze... Mam piłę, można kogoś na wiele części... Też można. Tylko tak, ja teraz się zrespię, fakt faktem, ale nie będę miał dolarstwa w ogóle, zero, nic. Mamy rano. Marynarka. Gdzie to marynarka? Ale wziąłem tak, kocie oczy, kurs szybkiego czytania, zręczność, odwaga i gruba skóra. Marynarkę wziąłeś, nie? A, ten zombie miał marynarkę, tutaj masz. Aha, nie no, spokojnie. Okej, okay, no to ciekawe tu jest. Ja sobie tutaj chyba znajdę pomiędzy tymi rzeczami jakiś. Kurtka. Dobra, perków trochę mam. Mam kocie oczy, więc powinno być też ogólnie widniej w nocy dla mnie. Kocie oczy są zajebiste. Zobaczymy. Dobra, ta ogoda. Akurat musiała mnie w głowę ugryźć, kurde. Ty, może jakieś żarcie tutaj jest? Jest. A jest, o, miód, napój, dobra. Czas się napić. Orzeszki, opakowanie słodyczy. Ryż! No. Ryż? No i to się rozumie. No fajne macie ten taki tytułek. To jest początek, w sensie to jest taka przejściowa baza. Siewica i tak jest profesjonalisz. Zaraz ci pokażemy naszą w budowie, która była i którą teraz nie wiadomo kiedy skończymy, dopóki nie nauczy się stolarstwa. Zobaczę, gdzie jest tutaj jakiś kran. O, jest. No to pi. Wyczyść wszystko, no i git. No. Muszę sobie napełnić butelki z wodą. Wdzięczny Shiro za pomoc. Kiedyś się też odwdzięczę.
jakąś hordę na siebie wezmę czy coś. Nadal mi szkoda stolarstwa. Dziewiąty poziom to nie jest mały. No to nie jest mały, wiadomo, przecież to już mogłeś wszystko chyba budować. No to już prawie max był. No. Pewnie wbijałeś kilka dni. No. Te cztery odcinki. Nie wiem jak... Dobijaj go bardziej. Nie wiem jak się XP tutaj ze solarstwo, ale chyba musiałeś ciągle coś... Budować. Właśnie. Tak. No. Turcja, nie chcesz go do teamu? Widzę, cię podbija na duchu. Bardzo dobrze. Ja nic nie zrobię, koledzy. No i to chyba dobrze, wiesz? Nikt mi nie przeszkadza. Ja wiem, że to tobie to nie przeszkadza. Sąsiedzi przyjdą czasem. Śrubokręt. Śrubokręt. Masz jakąś kurtkę może? No dużo tego jest tutaj. Oj, światło włączyłem. Musisz poszukać po wszędzie, z każdej strony, bo tutaj jest tego naprawdę tak narozpierdalane, że to szok. Może u ciebie tam na górze coś znajdę. Tam już nic nie znajdziesz, bo wziąłem. Dobra, jakieś witaminy wezmę, bo trzeba. Zobaczymy, czy kurs szybkiego czytania działa. Zaraz, to jest pierwszy. Gdzie to jest stolarstwo? Tu jest. Pytaj. Czy to działa tak, jak powinno? Powiem szczerze, że nie widzę różnicy z szybkim czytaniem i bez. Może jakieś tam minimalne? Nie, no jest szybciej na pewno. No, ale niedużo, naprawdę. Spodnie Gile. Że to jest tyle tego czytania, Gile, proszę nie ruszać. Spoko. Tu szukam bardziej wartości. Co, odlecą? Tak, z nosa. No. Chiro, nie chcę, żeby ich... To bardziej nie chodziło o ptaki, ale dobra. O co? O ptaki mi bardziej chodziło, czy odlecą. A. Nie zrozumiałem. Pismo, o, to dużo sobie trochę poczytam. No właśnie, teraz sobie zakolekowałem, to poczekaj chwilę. Może zamkniemy tutaj tą bramę, czy jest zamknięta? Zamknięta jest. Okej. Okay. To taki fajny przytułek, szczerze powiem, no. Przyjemnie tu. A że właściciel już nie żyje, to możesz brać. Ja żyję. Nieprawda, umarłeś. Serio, się pytam teraz. Czekaj, kurtkę. O, dobra, znalazłem jakąś kurtkę wojskową. Sprawdź, czy nie ma dziur. Co jest z tymi drzwiami? Tak serio, mam pytanie. Lepsza to jest ta siekiera czy kilo? Bo kilo ma większe obrażenia. Kilo jest zajebisty i zabija kilka zębiaków naraz. No wiem, jakby tak komuś szczupkiem przywalić w łeb, no to rzeczywiście trochę coś tam da. Akumulator od aut, zwykły. A są jakieś specjalne? Kurde, ciężarowe. Tutaj są jakieś... A, no w sumie. Podział jak na ludzi. Łopaty, łomy. A kogo jeszcze zakopaliście tutaj? Na razie tylko mnie. Kogo? Trzeba jak... więc się zakopać. No jak będą umierać, to... Weźmy jak zabijemy kogoś, weźcie mi dajcie jego ciało, ja świetnie pozrobię ceremonię. Jak nie. Umrzesz, to zrobimy ci tam, spokojnie. No może tak. Na takie potrzeby. Pytanie się zmienię i was... Nie no, aż taki nie będę. Okropny jest. Turcjan, bierz go. Ja udam nawet samochód z benzyną. Ja biorę auto i biorę na przyczepkę i jadę. No i nara. Kilof mam, spodnie mam. Ty właśnie buty. No właśnie, macie tu buty? Jeszcze, nie dość, że chcesz już wyjechać, kurwa, to jeszcze się o buty upomina. Patrzcie go jaki. Czy chodzicie bez butów w samych skarpetkach? A może na bosaka? Na bosaka. Nie, tylko nie na bosaka. No to ja szukam. No. Kurtki wojskowe mają wszystko, mają, ale butów nie mają. No. Jeszcze kurwa wybrzeca. Nie? Jebany wieśniak. Nie, no dobra. Sportowe też mogą być. Mogą być. Sportowym obuwi nie wpuszczamy tutaj. Mało mnie to obchodzi. No, ja go kurwa zaraz zastrzelę. Ja go zaraz zastrzelę i będzie święty spokój. Nie krępuj się.
O, namiot, zawiasy, grill. Dobra, to ja zaraz tu coś przyrządzę. Shiro? Widzisz co? Czekaj. Nie. A, widzę. Nie no. Lepiej z shotguna. Tate teraz nie wie, o co chodzi. Ja wiem, ja wszystko widziałem. O, kabura, ciekawe. Szukaj podwójnej. Właśnie biorę to, od razu na to spojrzałem. Sobie też coś załatwię, jakieś towary. Zapałki. Nie ospalić wszystkiego nie chcę jeszcze. Dobra, to ty mamy mod do wyburzenia? Nawet dwa są. Potrzebuję. Kurwa, ile tego jest do czytania, matko boska. No i będzie ciekawy odcinek. O, czasopis tam przeczytałem wszystkie, dobra. Już możesz sobie czytać. Ale w sumie ja robię to samo. O Jezu. No i mam problem. Już kurwa zabrał amunicję i zabrał broń. Jezu. Ja nie, ja z nimi nie mogę. Pasek wziąłem, no to chyba trzeba protestować. Ale po co, skoro to ci zwiększy udźwig? Znaczy w sensie zajebie ci miejsce. Trzeba się zabezpieczać. Masz kilo. No ale a jak spotkamy aktora? Aktora nie ma. Która nie ma. No ale jak spotkamy innych? Ktoś wie, jak rozmontować lewitującą futrynę na okno? Bardzo ciekawe. Młotem. Niestety to nie ma. Młotem? W sumie czekaj. Macie wyburzeniowy chyba. No raczej mamy. Ładnie, bardzo ciekawe, elegancko. No właśnie, ja sobie taki mod też z chęcią bym zafundował. No. Macie dwie taśmy klejące? Ty, ja jestem Sledge'em z Rainbow Six Siege. Po co ci? Po co ci? No, przyda mi się, jak będę chciał, tak. Ale dwie taśmy klejące, po co ci? No naprawić go, bo on tam macie zepsuty. Zostaw ten młot. No, no to sobie wezmę. Weźmy no to będzie niewidzialne okno, znaczy lewitujące okno. O, wezmę sobie jedną. Ty tam psujesz? Ściana. Po co? Chcę zrobić to przejście. W którym miejscu? Tutaj na dach. Taki ale... punkt widokowy. Gdzie na dach? Pokaż. Tam będzie dziurę w tym. Chodź. A, już zrobiłeś. Ale po co, jak mógłbyś przez okno przechodzić? To jest zimno. Leci. No mógłbyś przez okno, ale tak będzie wygodniej, tylko się dorobi drzwi. Ja bym się do domu dobijesz, karakanie ty. Brzydły, idź mi stąd. Dostolactwo poziom trzeci. Pierdzielaj. Tam trzeci, o. Ciekawe. Jest. Tylko obiad trzymasz w śmietniku? Nie wiedziałem, się, że tam trzymasz obiad. To był przypalony obiad. Dobra, no to. Serio, nie widzę, żeby to było szybsze czytanie znacznie jakieś. Dobra, teraz będę gangsta. Normalnie. Tylko ci oczy działają? No trochę jest lepiej, ale też jakoś bez rewelacji. Będziesz mógł sobie porównać potem, jak będzie w noc. No już jest noc. Ale między mną a tobą, nie? A. Zanim się wywaliłeś. Ja chyba mam? Powinienem mieć.
Bo mam. Na jakie masz perki? O, dużo. Tak, duże pragnienie, powolna regeneracja, klaustrofobia, podatność na choroby, rzucanie się w oczy, słaby żołądek, niezdarność, żołstwo, settler, to jest chyba do budowania, szybki kierowca, kocie oczy, kurs szybkiego czytania, sztuka przetrwania, zręczność, mniejszy apetyt, bystry uczeń, zorganizowany, gruba skóra, siła, nie w formie i nadwaga. No to naprawdę no. Żeś dojebał. Ale mi się podoba. Ale w sumie ta niezdarność trochę lipna jest. Nie wiem czemu. No bo dłużej przekładasz rzeczy chyba. Ale mam zorganizowany. W sumie nie zauważyłem, żeby było jakoś dłużej. Nie wiem, czy to nie jest na zasadzie, że się częściej wywalasz i przeskakujesz przez płot. A to możliwe, no. Może to jest od tego. Wiem, że któryś właśnie sumie był, że niezdarność to często jakoś... się przewracam, zauważyłem. Serio? No. To chujnia straszna. W sensie przez tego, jak przeskakuję, przez okno i tak dalej. Nie, że sam z siebie. Chciałem. Ale no, już mam lewe udo połamane, lewe ramię. Jakoś się żyje. Fajnie. Ciekawie, nie powiem. Jakoś się tu żyje. To ja zaraz to będę robił akcję rozbieranie wszystkich sprzętów. Ty, a macie jakiś tu plecak? Chyba nie. Musiałbyś sobie iść na północ, tą drogą co jechaliśmy, tam było trochę tych zombiaków. Widziałem, że ktoś chyba miał plecak. No tam później się tu będzie, ja sobie teraz poczytam trochę i tak dalej. O, dasz jakiś earthquake. Kiedy to się skończy? Dobra, to ja. Co najlepiej przeczytać. Przecież są tutaj koktajle Mołotowa do zrobienia. No są, ale nie są jakieś ambitne, powiem ci szczerze, i łatwo się spalić samemu. Ogólnie widziałem trikę na YouTubie, że gościu postawił po prostu ogniska i tam zapędził zombie. My też nie zgubię. No jak się chcesz pozbyć, nie? No. I on tak właśnie robił na hordy, że stawia gościu po prostu ogniska, one wchodziły i się wszystkie podwalały, więc co dodatko, że jest o wiele lepszy niż Mołotow, to tańsze. Chyba. Mi się tak bynajmniej wydaje. Ok, ja mam pomysł. W twojej serii? Dobra, zrobimy rozejm? Ja mam za 2 na 5 minut. I zrobimy nalot na to największe miasto, tam w prawym górnym rogu. I zobaczymy, kto przetrwa najdłużej. Ja widzę, że wy bardzo chętnie się chcecie pozbyć postaci wszyscy. No co się w tym mieście dzieje? No, dużo zombie. Miasto. To tutaj to jest wiocha. Wszystko dookoła. A tam jest dopiero miasto. No, przeczytałeś już? Ile ci zostało? 7 stron. Ja tam odkładam. Szczerze, to tak wyjebałem te drzwi, a nawet nie wiem jak zrobić drzwi. Prawym. W sensie, że ścianę wyjebałem. Prawym buduj. Dobra, ja mam... Musisz ja mieć mam młotek. Takie, mam z dwóch na takie 5 minut. Okej. Okay. To chyba zły młotek wziąłem, bo ten zbyt na tym. Każdym możesz. A nie mam opcji buduj. Jak klikasz prawym? No. Mam tylko idź, usiąść na ziemi i przeszukaj tą okolicę. A jaki młotek wziąłeś? Ale czekaj, zobaczę. Kamieniarski. A, no to nie, tym to na pewno nie. No dobra. Musi być zwykły albo kulkowy. No. Mieliśmy klucz nastawny ciągle, kurwa, nie widziałem. Właśnie też mi się wydawało, że mieliśmy ten nastawny. On tak długo to robi. Ej, kurwa, już miałem prawie otyłość zbitą i dupa. O Jezu, znów od początku.
Ty robisz skip? Zegarek. Co? Co robisz? Na drzwi robię, tylko patrzę co trzeba. Aha, bo ja muszę mieć stolarstwo na trzy, ja pierdolę. Dobra, no to szybki kurs stolarstwa. Już pierwszy poziom wbiłem. Jest. Biorę całe to stolarstwo. Będzie czytańsko. No to i tak musisz sobie wbić najpierw pierwszy. No wiem. Masz stolarstwo poziom pierwszy? Nie, będę wbijał. Ale masz książkę? Tak. Od ty ją wziąłeś? No przecież my mamy. Ale ja ją mam. No ale my mamy kilka. To ich nie pakuj w to samo miejsce. Hmm. Bo ja tam odrzucałem takie kopie. No to jest wszystko, jak leci wypierdolasz. No, uczę się stolarstwa. No, spoko. Głód robi się nudno i lekkie przeciążenie. Jeszcze wiem, gdzie najszybciej biję sobie stolarstwo. Nie pomyślałem o tym. No! Co się stało? I jumpscare wyskoczył, a zombiaka nimo. Hmm. Aha, tu był. Pole jumpscare. A no tak, bo syrena wyje, to idą tutaj wszystkie. No tam, powiem, jakby inaczej. Z książki. Wszyscy kurwa książki czytają. Patrzcie, jacy uczeni wszyscy. Właśnie. Miałem robić też czy ten protezy. Nie, jak to się nazywa? Sztywniacze. Jak już. A. Jak to się nazywa Splinty. Po angielsku? Splint. To. Jak to się robi? Nie umiem tego zrobić. Ale w ogóle nie umiesz? W sensie nie masz tego craftingu? No nie mogę znaleźć. Zaraz ci powiem, co się nazywa. Zobacz, to zdrowiu? Trzyna usztywniająca. O, no to... No ale ja to mogę zrobić, deska i kawałek materiału. A ja to w tym samym momencie znalazłem. Wbijesz ten drugi poziom.
Halo. Halo. O, to jesteś. Salut. Ja pierdolę, przypadkiem wywaliłem wszystkie papierosy. Ale dobra, one są normalnie w staku. Starstwo drugie już mam. No ja szybko pójdzie. Gdzie zabrałeś wszystkie stolarstwa? Że książki? No. Nie. A co, jaką potrzebujesz? Nie, dwójka tu jest. Bo ty i tak musisz najpierw nabić pierwszy poziom i drugi, potem dopiero możesz książkę poziom drugi przeczytać i tak dalej, więc wiesz. No wiem, ale tak biorę od razu ten. Jakby to trwała, teraz idę do Pacia. Czytamy drugi poziom. Się robi teraz. O. No ciekawe. Jeszcze nie usztywniałem nigdy. Że co? Jeszcze nie usztywniałem nigdy części ciała. No w sumie też nigdy jakoś nie miałem okazji. A nie, bo miałem takiego kapa na zdrowiu i mi nie leciało. A teraz chyba będzie. Chyba będzie lecieć. To czytamy dalej. Bardzo ciekawy odcinek będzie. Czytanie. Akt któryś tam. Czytanie. To może go skrócić jakoś lepiej. Nie, tutaj zrobię przyspieszenie. A kurwa, mały książę. Zajebista lektura. Wszyscy czytają ładnie. Dziś środek nocy. No najlepszy moment do czytania. A czytam w dzień. Czwartą. Teraz jest noc. Da. Nie wiem, czy nie byłoby lepiej na serwerze właśnie skrócić czasu czytania tych książek. Dałoby się. No przecież kurwa to będzie nudne, jeżeli to będzie tak długo szło. To skracamy czytanie książek? Zdecydowanie o połowę nawet. Jak? Bo teraz? Nie. No to już to była końca.